raz jeszcze. Czy właściwie już no, dobry wieczór, bo chociaż jest jeszcze jasno. Być może niektórzy z Państwa mieli już okazję oglądać na kanale PCH24, bo też podobny temat omawiałem w Krakowie kilka tygodni temu, ale tam to było w troszeczkę innej takiej formule, ponieważ tam to była dwuosobowa dyskusja, gdzie ja tak trochę debatowałem z panem redaktorem Piotrem D. No więc tak dzisiaj będzie musiało być troszeczkę inaczej. Trudno jest debatować sam ze sobą, prawda? Więc tego raczej nie będę tutaj próbował robić. Natomiast z pewnością właśnie będę próbował też troszeczkę punktu widzenia pana Piotra, pana redaktora D. tutaj też przywoływać, żeby to wzbogacić. Ale też, jeżeli ktoś już słuchał tamtego nagrania, to zapewniam, że tutaj będzie też mocno inaczej, więc no, bo nie da się dwa razy tak samo mówić, zwłaszcza tutaj już nie ma zadawanych pytań na każdym etapie, tylko właśnie jest bardziej swobodna wypowiedź. Także oczywiście punktem odniesienia do tej dyskusji w ogóle jest ten najnowszy numer Polonia Christiana, gdzie właśnie jest cały blok artykułów na temat tego sąsiedztwa polsko-ukraińskiego. Ale nie będziemy tutaj oczywiście powielać po prostu tych artykułów. Tym bardziej, że muszę przyznać, że jako człowiek niestety dosyć zajęty, nie miałem czasu czytać innych artykułów poza tym, które sam tam napisałem i artykułem Piotra. No, taki ogólny plan, w jaki sposób bym chciał to zorganizować, to najpierw porozmawiamy trochę o przeszłości tego sąsiedztwa do 2022 roku, który z oczywistych względów jest taką bardzo mocno przecinającą to wszystko datą. Następnie przejdziemy do teraźniejszości. To może być sobie taka pomyłka, tutaj mi się zdarzyła, która może być sobie taka całkiem profetyczne, bo chciałem powiedzieć przeraźniejszości, to tak to. No i potem przejdziemy do przyszłości jeszcze troszeczkę. I no, godzina czasu to jest oczywiście stanowczo za krótko, żeby próbować jakoś streszczać całą historię relacji polsko-ukraińskich, które są bardzo złożonymi relacjami. No, wszyscy. Zwłaszcza chyba tutaj na Nawalnym, to nie trzeba przypominać o sprawie Wołynia, no bo poza Wrocławiem, to z tego co się orientuję, to właśnie ta okolica Olsztyna to jest jedno z tych miejsc, gdzie właśnie Polacy wyjeżdżając ze Związku Radzieckiego tutaj właśnie trafiali, z tego co się orientuję, więc podejrzewam, że wśród Państwa wielu z Państwa po prostu ma krewnych, którzy o tym Wołyniu opowiadali. No ale tak właśnie sięgając najpierw jeszcze dalej wstecz, no to Ukraina przecież jako państwo jest bytem stosunkowo młodym. Tutaj właśnie można zauważyć, że są rzeczy krótkotrwałe, bardziej długotrwałe i już bliskie wieczności, prawda? I z rzeczy krótkotrwałych to państwa są zdecydowanie krótkotrwałe. Narody są dużo bardziej długotrwałe, chociaż też nie wieczne. To, że dzisiaj są Polacy i Ukraińcy, to nie jest nam dane na zawsze. No, a najbardziej długotrwałe, chociaż też nie do końca wieczna jest geografia. Więc w pewnym sensie właśnie te nasze relacje Polski i Ukrainy muszą istnieć z tego właśnie względu. I do tej geografii nie raz jeszcze sobie powiemy potem. Ale sam naród ukraiński to jest stosunkowa nowość. Trudny, bo możemy mówić oczywiście o kozakach z XVI wieku, możemy mówić o Rusi kijowskiej z X czy IX wieku, ale to są diametralnie odmienne narody. Prawda? To tak jakbyśmy próbowali tak historycznie mówić o narodzie polskim w X wieku, że naród polski przyjął chrzest za czasów Mieszka I. No nie, tego narodu polskiego nie było jeszcze. On dopiero powstawał. Tak samo jest, jeśli chodzi o Ukrainę. Że tak naprawdę ten naród ukraiński to jest wytwór no, późny XIX wiek i XX wiek właściwie. No i żeby pokazać właśnie, jak tą różnicę w tej trwałości, możemy sobie wyobrazić człowieka, który się urodził powiedzmy gdzieś tam w okolicach Lwowa, gdzieś u końca XIX wieku,
I niezależnie od tego, jakiej był narodowości, czy był Ukraińcem, czy był Polakiem, czy jeszcze może był Rusinem, bo wtedy też oprócz Ukraińców byli też Rusini, którzy niby byli tym samym, ale jednak się zupełnie inaczej utożsamiali. To niezależnie od tego, on zaczynał jako obywatel Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Następnie przez dosyć krótki czas w okolicach w 1918-19 roku zdarzyło mu się przez krótki moment być obywatelem Ukraińskiej Republiki Ludowej, ale mógł nawet tego nie zdążyć zauważyć, ponieważ żadna infrastruktura państwowa tak, jako taka nie powstała. Potem, przyszło Wojsko Polskie, żeby wyzwolić Lwów, który zawsze był polskim miastem. I w związku z tym ten człowiek się teraz okazał być obywatelem II Rzeczpospolitej. Potem mamy historię drugowojenną, gdzie najpierw się znalazł pod okupacją sowiecką, potem się znalazł pod okupacją niemiecką, potem znowu przyszli Sowieci i teraz już nie jako okupanci, ale właśnie teraz już twierdzą, że to już zawsze będzie ich, więc teraz się stał właśnie obywatelem państwa radzieckiego. No i ten człowiek, który się urodził za cesarza, jeszcze być może zdążył dożyć do czasów niepodległej Ukrainy, prawda? Więc jak to wiele bytów państwowych może przeżyć jeden człowiek, przez cały ten czas utrzymując jedną narodowość. No ale ta narodowość też się zmienia, też ewoluuje. No i jeśli chodzi o Ukrainę, to właśnie ten naród ukraiński, musimy pamiętać o tym, że relacje polsko-ukraińskie właśnie one ani nie otwierają się na Wołyniu, ani się nie zamykają na Wołyniu. Bo tak naprawdę narodu ukraińskiego bez Polaków by nie było. Zaczynając już w ogóle od tego poziomu czysto biologicznego, czyli faktu, że kiedy w tamtych okolicach właśnie skończyli swoją robotę Mongołowie, to tam to były dzikie pola, prawda? Tam właściwie nie było cywilizacji. W większości terenów dzisiejszej Ukrainy, wszystko zostało zmiecione. I osadnicy, którzy tam się pojawili, po części pochodzili z Rusi, ale też bardzo wielu tych osadników pochodziło z Polski. Co no, warto to odnotować właśnie, że później często to, czy ktoś utrzymał się jako Polak, czy został Ukraińcem, bywało tak, że to zależało właśnie od tego, który kościół był bliższy. Czy bliżej domu był kościół katolicki, czy cerkiew grekokatolicka, albo w innych miejscach prawosławna. Bo te granice między prawosławiem a katolicyzmem też nie były tam aż tak szczelne, jak nam się może wydawać. Co też oznacza, że nawet jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, to ludzie o genetycznie rzecz biorąc, ludzie o pochodzeniu Polski byli po obydwu stronach tego. To znaczy ja nie mówię, że tam Polacy Polaków zabijali, bo ci ludzie nie byli Polakami, prawda? Oni byli jak najbardziej Ukraińcami, ale jakby spojrzeć tak genetycznie, to byśmy stwierdzili, że to w sumie to można by ich uznać za przynajmniej potomków Polaków. I też kultura ukraińska właśnie też jest kulturą, która jest, która następuje po kulturze naszej Rzeczpospolitej. Tam w Krakowie się ośmieliłem powiedzieć takie słowa, mówiąc, że to trochę kontrowersyjne będzie, a pan Piotr mi powiedział, że to wcale nie jest kontrowersyjne, co powiedziałem. Mianowicie, że właściwie na Ukrainie nic, co jest piękne, nie jest pochodzenia innego niż Polski. Wszystkie piękne zabytki architektury, no nie mówimy o naturze, prawda, ale zabytki architektury, wszystkie, które możemy znaleźć na Ukrainie, są pochodzenia polskiego. Pochodzą z czasów I Rzeczpospolitej przede wszystkim. No oczywiście można by mówić później, że a co z budynkami z czasów secesji, z czasów początku XX wieku, kiedy jeszcze architektura nie była tak zatruta. No dobrze, to coś by się znalazło, co nie jest do końca polskie, ale jednak to właśnie te wpływy polskie były tam ogromne. Kijów jest takim wybitnym przypadkiem, gdzie możemy znaleźć właśnie rodziny Barok. Jest to najdalej chyba na wschód wysunięty rodzimy bark. Co rozumiem przez rodzimy bark? Bo w Moskwie też możemy znaleźć sobie barokowe cerkwie, prawda? One tam się pojawiły dlatego, że ten car czy ta caryca zobaczyli coś takiego gdzieś tam w innym państwie i stwierdzili, to mi się podoba ten styl, proszę mi tutaj zbudować w takim stylu. Natomiast
Natomiast na Ukrainie to się jeszcze zdarzały właśnie cerkwie czy klasztory prawosławne nawet, które były, i oczywiście kościoły też się otoczyły katolickie, które właśnie nie były narzucone przez kogoś. To nie było tak, że jakiś władca powiedział, a ja bym chciał tutaj taki budynek, tylko po prostu miejscowa ludność, budując, finansując budowę nowego kościoła czy nowej cerkwi, właśnie chciała, żeby to było w tym ich stylu. I ich styl w tym momencie, w czasach Rzeczpospolitej, to był właśnie barok. Więc w pewnym sensie możemy mówić o tym, że Rzeczpospolita, nie powiem, że niekoniecznie Polacy jako dzisiejsi Polacy, ale Rzeczpospolita obojga narodów, w której ówcześni Polacy grali wiodącą rolę, że ta Rzeczpospolita jest matką Ukrainy, a Polacy, naród polski są rodzicami narodu ukraińskiego w jakimś sensie. Co też warto brać pod uwagę, że w pewnym sensie mamy jakąś moralną odpowiedzialność właśnie wobec narodu ukraińskiego, rodzicielską, czyli to nie znaczy, że mamy się nimi tylko opiekować, bo rodzice nie opiekują się dorosłymi dziećmi, ale czasami przywoływać do porządku też i jednak czasami też wspomagać. I tak już przybliżając się bardziej do naszych czasów, no bo tej całej historii właśnie oderwania Ukrainy od Polski za sprawą Rosji, za sprawą również naszych błędów, to już tego nie będziemy omawiać, czasu by nam zdecydowanie zabrakło. To właśnie tam w Krakowie pan Piotr D. przywołał Wołyń jako taka trauma, która gdzieś tam tkwi w Polakach. Coś, co nie zostało nigdy rozładowane, że nigdy nie było okazji, żeby Polacy przeszli na tym do porządku, bo też nie doczekaliśmy się żadnych przeprosin, niczego takiego nie było. Ale tak właśnie nieraz się zastanawiałem nad tym, rzeczywiście, czy ten Wołyń w jakimkolwiek istotnym stopniu wpływa na nasze relacje. Jak wielu ludzi w Polsce rzeczywiście patrzy na Ukrainę przede wszystkim przez pryzmat Wołynia. Można oczywiście powiedzieć, że dzisiaj więcej ludzi tak patrzy niż jeszcze patrzyło 20 lat temu, bo od czasów III Rzeczpospolitej, kiedy mamy w miarę jeszcze póki co wolne media, to dużo więcej po prostu o tych tematach mówimy. Niemniej jednak to zawsze była mniejszość, znaczy to zawsze byli, przez pryzmat Wołynia patrzyli na Ukrainę przede wszystkim ludzie, którzy albo sami przez to przeszli, albo ich dzieci i wnukowie, albo też inni ludzie w ich otoczeniu, którzy znali ich i w związku z tym znali tą historię. Natomiast niestety dla większości Polaków obawiam się, że najbardziej charakterystyczną cechą, jeśli chodzi o nasze zainteresowanie Ukrainą, był zupełny brak zainteresowania. Przed 2014 rokiem można było naprawdę z wielkim trudem i wysiłkiem szukać na przykład publicystycznych artykułów w polskich mediach, które by mówiły o tym, o sytuacji politycznej na Ukrainie. Oczywiście były takie krótkotrwałe momenty, kiedy na chwilę tam patrzyliśmy, bo tutaj ten 2008 rok, 2004 rok, 2011-2014 rok, takie kluczowe daty, kiedy coś się bardziej działo na Ukrainie, to wtedy tam przez krótką chwilę patrzyliśmy i właściwie nic z tego nie wynikało i potem z powrotem przechodziliśmy do takiej drzemki. Owszem, wydawało nam się, że znam Ukrainę, prawda? Bo rzeczywiście trudno być Polakiem i być polskim patriotą i znać polską historię i nie znać historii Ukrainy, bo to po prostu się nie da. To jedno jest z drugim tak organicznie związane, że to nie jest możliwe. Zresztą no przecież jak wiele naszych dzieł narodowych też w jaki sposób nawiązuje do Ukrainy, czy mówimy o malarstwie historycznym, czy mówimy o powieściach Sienkiewicza, czy o wielu innych, no to wszystko sprawia, że ta Ukraina była nam bliska, ale to była ta historyczna Ukraina, ta, której od prawie dawna już nie było. No i to jest taki paradoks, że właśnie często w Polsce na weselach przecież pojawiała się ta piosenka Hej Sokoły i tam się pojawia ta zielona Ukraina i to jest taka nasza piosenka. Polska. No i, ale to mniej więcej jest taki poziom przeważnie niestety zainteresowania Ukrainą, przynajmniej był dawniej, że no, tyle cokolwiek kojarzymy, że jest piosenka o tym. No, jedyny właśnie inny aspekt tego zainteresowania to byli Wołyniacy,
I też wynikające właśnie z tych związków historycznych Ukrainy z Polską, też wynikało to, że było troszeczkę takiej publicystyki czy innych dzieł turystycznych właśnie, opowiadających o tym, co dzisiaj znajdziemy, jak pojedziemy sobie do Kamienica Podolskiego. Gdzie szukać których grobów, jakich wielkich Polaków groby możemy znaleźć na Ukrainie i gdzie one, i w jakim oni na dzisiaj stanie są i jak tam się mają Polacy, którzy jeszcze się ostali na Ukrainie. To tego typu teksty mogliśmy napotykać oczywiście. No ale mniej więcej to tak naprawdę było tyle. To zainteresowanie aktualnością spraw polsko-ukraińskich było właściwie zerowe i niestety w znacznej mierze to dotyczyło również, a może przede wszystkim elit naszego państwa. Po części trzeba przyznać najwyższe życzenie, prawda? Bo po 1989 roku cały nasz naród się zwrócił na Zachód. Prawda? To był nasz najważniejszy cel. Dzisiaj możemy wiele rzeczy mówić o Unii Europejskiej, ale jednak w latach 90. to dążenie do członkostwa w Unii Europejskiej było, nie wiem czy rzeczywiście popierane przez większość Polaków, ale przynajmniej większość Polaków przyzwalała na to. Bo w sumie jakby spojrzeć na wyniki referendum, to tam chyba większości tak do końca nie było, ale i możemy tutaj mówić o tym właśnie, że w pewnym sensie niestety zmarnowaliśmy całe trzy dekady tej III Rzeczpospolitej z tego względu właśnie, że chcąc przejść na Zachód, chcąc dołączyć do Zachodu, co było absolutnie zrozumiałe, bo to było jakby powracanie do naszego miejsca w Europie i też było takie poczucie, że nawet jadąc na Zachód do pracy po prostu, nawet pracując na niemieckiej budowie, ale zarabiając po raz pierwszy w życiu godziwe pieniądze, to jednak wielu Polaków wtedy odczuwało, że to jest jakiś prawowity zwrot czegoś. Że tak powinno być właśnie. I oczywiście ci Polacy, którzy tam jechali, dorabiali się po to, żeby później tutaj wspaniałe rzeczy osiągać. Ale właśnie ceną tego parcia na Zachód było to, że zupełnie odwróciliśmy się od Wschodu. I tak na marginesie dodam właśnie, że do dzisiaj jeszcze się zdarza, że publicyści gdzieś tam wyciągają z odmętów przeszłości taką propozycję, tak zwane NATO bis, która to kiedyś jeszcze wtedy prezydent Lech Wałęsa wyskoczył, zupełnie konsultując tego z polskim rządem ówczesnym, z premierem, ani z ministrem spraw zagranicznych. I w związku z tym to jest bardzo krytykowane za taką głupią koncepcję, że Lechowi Wałęsie się zdarzały takie głupie wyskoki, właśnie zupełnie bez sensu koncepcje i tak dalej, no ale chwila, moment. Przecież abstrahując od realności czy nierealności tego, to była świetna koncepcja budowania czegoś między Zachodem a Wschodem, prawda? Utrzymywania relacji między Polską a właśnie nie tylko państwami bałtyckimi, ale też Białorusią i Litwą i pomaganie tym państwom, żeby one nie stoczyły się z powrotem w stronę Rosji. Więc nie podejrzewam prezydenta Wałęsy o jakąkolwiek głębię myśli, jeśli o to chodzi, więc podejrzewam, że to rzeczywiście był taki po prostu wyskok z jego strony, że bynajmniej nie myślał o tym głęboko, że co tutaj zrobić, żeby Ukrainę zachować przy nas. Ale akurat ten pomysł, gdyby go rozwinąć, mógł być całkiem sensowny. No ale niestety właśnie integracja europejska też po części już wymagała od nas, żeby odciąć się od Ukrainy i Białorusi. Bo w momencie, kiedy zaczęliśmy się wiązać z Zachodem, państwa bałtyckie były bardzo zdeterminowane, żeby też iść tą stronę, im się to udało, ale już społeczeństwa białoruskie i ukraińskie już nie były tak zdeterminowane, tym bardziej, że jako duże byty wewnątrz Związku Radzieckiego one były niesamowicie mocnymi więziami wpięte w cały system Związku Radzieckiego. To znaczy, były tam całe ogromne, nie fabryki, ale branże, które nie mogły przetrwać bez możliwości swobodnego handlu z Rosją. Co zresztą znajduje odbicie w fakcie, że aż do 2022 roku, czy do końcówki 2021 roku, już w czasie tego pierwszego ataku wojny między Ukrainą a Rosją, wciąż jeszcze Ukraina eksportowała na przykład silniki do okrętów wojskowych.
wojennych do Rosji, prawda? I eksportowała sprzęt, który później był przeciw nim używany. I możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego oni to robili, dlaczego oni się nie odcięli, po co mieli innego zrobić. Mieli fabryki, które były nastawione na produkcję takiego sprzętu konkretnie i był tylko jeden nabywca tego sprzętu. Więc w pewnym sensie to było dla nich niemalże konieczne. I to sprawiło, że kiedy my zaczęliśmy się przybliżać do Unii Europejskiej, no to trzeba było zacząć z kolei budować bariery na wschodzie. I wewnątrz już Unii Europejskiej Polska czasami jakieś podejmowała niemrawe działania na rzecz tego, żeby jednak próbować coś tam z tym wschodem robić, właśnie z Ukrainą i z Białorusią. Ale te działania były niespójne, nieprzemyślane i często były niestety nacechowane bardzo mocno ideologią. Czyli mamy oczywiście złą Białoruś, bo tam jest prezydent Łukaszenka, nie podoba nam się, więc to jest zła Białoruś. W czasach, kiedy prezydent Łukaszenka swoją drogą bardzo dużo próbował zrobić, żeby się zbliżyć do Polski. On dopiero później wpadł w te siły rosyjskie, kiedy się okazało, że tam nie ma takiej możliwości, że z Polską się nie da współpracować, bo Polska jest ideowo nastawiona na obalanie. I tutaj tak lubię bardzo przywoływać taki przykład, że w XV wieku, pod koniec XV wieku, nasz król Jadwiga, bo wiadomo, że ona była królem, a nie królową, no, poślubiła takiego Łukaszenkę właśnie. No tamten Łukaszenka się nazywał Władysław Jagiełło, ale jeśli chodzi o jego poziom, czy to moralny, czy cywilizacyjny, czy kulturowy, no to być może nawet ustępował Łukaszence. Co pokazuje nam, że jak się nie myśli o tym za bardzo ideologicznie, to być może inne byłyby możliwości na rozwijania relacji z Białorusią, co byłoby dla nas bardzo korzystne. Ale jeszcze gorzej paradoksalnie było z Ukrainą, która była postrzegana jako to dobre z tych dwóch państw. Właśnie, że Ukraina to się staje coraz bardziej demokratyczna, tam wszystko idzie w dobrą stronę, w ogóle się nie musimy tym zajmować. To, że demokracja Ukrainy była, delikatnie mówiąc, ułomna, to, że pod powierzchnią, która nawet momentami całkiem ładnie wyglądała tego państwa, następowały bardzo głębokie procesy gminne, to, że właśnie tam wciąż trwał ten rozłam między wschodnią a zachodnią Ukrainą, rozłam, który nie mógł nas naprawdę zaskoczyć, to, że jest rosyjsko mówiąca część Ukrainy, która być może się odładnie od tej zachodniej części, to nie mogło być dla nas zaskoczeniem, bo informacje o tym można było znaleźć nawet w amerykańskich książkach z końcówki XX wieku, a Amerykanie bardzo słabo znają naszą część Europy, więc jak już oni mówią o czymś takim, że tutaj na Ukrainie jest możliwy taki scenariusz, to już my powinniśmy zdecydowanie mieć tego świadomość, prawda? Bo my jednak te okolice troszeczkę jednak lepiej od nich znamy. No i Ukraina właśnie tak była mocno ignorowana. Dzisiaj też na Ukrainie możemy znaleźć różne instytuty, tam Goethego, Instytut Hiszpański, Cervantesa i inne takie. Nie ma żadnego instytutu polskiego, który by tam 30 lat temu postawiono, żeby on dbał o relacje polsko-ukraińskie. Taki temat właściwie nie istniał. No a tymczasem właśnie na Ukrainie nastała taka oligarchizacja i stopniowa penetracja Rosji, korupcja wszystkiego i wszystkich. Tu możemy mówić o tym, że jak sobie przywołamy te najgorsze stereotypy o naszej dawnej Rzeczpospolitej, te, które, z którymi byśmy się kłócili, że to jest bzdura i byśmy mieli rację, że to jest bzdura, ale takie stereotypy, które nam przemycały podręczniki właśnie, że warcholstwo, że właśnie, że magnateria, która tutaj tak naprawdę kontroluje całe państwo, że Sejm, w którym łatwiej dostać guza niż cokolwiek ustalić i tak dalej. Te wszystkie stereotypy, które w przypadku Rzeczpospolitej akurat tak szczęśliwie są tylko stereotypami albo drastycznym wyolbrzymieniem pewnych rzeczy, które może miały pewne podstawy historyczne, ale były wyolbrzymione, no to na Ukrainie to nie były stereotypy, to była rzeczywistość. Można w pewnym momencie mówić o tym, że Ukraina stawała się taką parodią Rzeczpospolitej. No bo tak, bo byli magnaci. Teraz się nazywa ich oligarchami, prawda? Postacie typu Poroszenko właśnie i inne tego pokoju właśnie, czyli ludzie, którzy na końcu tego etapu sowieckiego się uwłaszczyli na majątku
państwowym, skoro pani do państwa należało praktycznie wszystko, no to można było, było na czym się uwłaszczyć. No i oni kontrolowali, oni właśnie tak trzęsli tą Ukrainę, jak naprawdę Radziwiłłowi by im bardzo zazdrościli tego, prawda? I następowała właśnie, i cały rozwój gospodarczy Ukrainy był uzależniony od właśnie od tych oligarchów, no, od koncernów zagranicznych, bo skoro są duzi oligarchowie, to koncernom zagranicznym dużym właśnie jest dosyć łatwo przyjść i kupić od razu spory biznes, prawda? Bo żadna wielka zagraniczna firma nie chce jechać na Ukrainę i kupować tam na przykład jednohektarowe gospodarstwo, prawda? Szkoda czasu na to, to za mały zysk z tego, ale kupić 3000 hektarów, 30 tysięcy hektarów, to już się opłaca, prawda? I stąd mamy dzisiaj te problemy ze zbożem, które właśnie jest produkowane na Ukrainie, rękoma Ukraińców, ale dla zachodnich koncernów. I też tam następowała degeneracja struktur państwowych. Tam oczywiście różne próby reformy były i nie wszystkie były nieudane bynajmniej, ale było widać, że bardzo wiele rzeczy jest lekceważonych, zaniedbywanych i one po prostu ulegają degradacji. Co się wydarzyło w 2014 roku, kiedy wybuchło tak zwane powstanie na wschodzie, prawda? Wiemy, że to mocno penetrowała Rosja, ale co nas najbardziej wtedy uderzyło? Bierność wojska ukraińskiego, które no na przykład Krym upadł dlatego, że wojsko ukraińskie nie chciało działać. I dlatego, że część marynarki wojennej po prostu opowiedziała się łącznie ze swoim dowódcą po stronie rosyjskiej. To tak bardzo były zdegenerowane struktury w tym momencie. I owszem, następowała tam taka cicha walka pod dywanem właśnie, że tam, o ile Polska ignorowała Ukrainę, o tyle na przykład Stany Zjednoczone nie ignorowały jej i próbowały jakoś zastępować wpływy rosyjskie własnymi wpływami. Co ostatecznie im się całkiem skutecznie udało. W sensie, że udało im się, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, w 2014 roku udało im się obalić prawowity rząd, ale rząd mógł się nam jak najbardziej nie podobać, ale został zastąpiony rządem, który nie do końca był, delikatnie mówiąc, oparty na legitymacji demokratycznej, prawda? Przy czym trzeba też mocno podkreślić, bo to się tak często pojawia właśnie ze strony rosyjskiej, taki zarzut właśnie, że wszystko było dobrze, dopóki Amerykanie nie zaczęli się mieszać na Ukrainie i tak jakby podbijać tą Ukrainę, właśnie obalać tam władzę i tak dalej. Trzeba bardzo mocno powiedzieć, że jeśli Stany wygrały tę walkę o wpływy, jeśli dzisiaj rząd ukraiński jest bardziej proamerykański niż prorosyjski, jeśli z tego powodu wybuchła ta wojna, to działo się to nie dlatego, że Stany były silniejsze, że miały więcej pieniędzy czy cokolwiek takiego, tylko dlatego, że Ukraińcy dążyli ku Zachodowi. Oni też chcieli raczej jako naród porzucić strefę rosyjską. Zresztą to jest bardzo łatwo to stwierdzić, jak sobie wyobrazimy, co by było, gdyby dzisiaj Rosja, dysponując nieograniczonymi funduszami, próbowała namówić Polaków do tego, żeby się opowiedzieli po stronie rosyjskiej. Sami rozumiemy, że to nie byłoby możliwe. Niezależnie od tego, jakie pieniądze by tutaj włożono, to i tak by nie zadziałało. Więc dlatego właśnie działania amerykańskie były sukcesem, że jednak Ukraińcy tego chcieli. Natomiast Polska nie działała tutaj w ogóle. Polska nie próbowała nic zrobić, nie rozumieliśmy, jak krótki czas jest tam dany, że ta przerwa, zanim Rosja będzie próbowała na nowo powrócić w tę okolicę, bo Rosja w pewnym sensie musi na tę okolicę, bo Rosja też dobrze pamięta, że stała się mocarstwem od momentu, kiedy wyrwała Rzeczpospolitej Ukrainy, prawda? Więc dla nich to jest jak gdyby, to jest po prostu pewien przymus geopolityczny. To jest właśnie ta kwestia geografii, prawda? Która pozostaje między nami niezmienną kością niezgody, że Polska jako państwo istniejące między Niemcami a Rosją zawsze będzie musiała rywalizować przede wszystkim z Rosją. Bo Niemcy do pewnego momentu mogli ekspandować na wschód, ale właściwie nie musieli. W pewnym momencie, kiedy po II wojnie światowej to tak częściowo przestali. Kwestie niemieckiego kapitału to inny temat, prawda? Ale politycznie powiedzmy, że troszeczkę się ograniczyli.
Natomiast Rosja, dopóki w jej rękach nie będzie Białoruś, nie będzie Ukraina, to Rosja zawsze będzie w pewnym sensie zagrożona ze strony Rosji. Polska przynajmniej tak to będzie postrzegać. Więc skoro tak, to właśnie Rosja cały czas musi działać w tą stronę. Ich ekspansja jest nieunikniona również tego, że względu, że Rosja ogólnie jako państwo już do cna swojego totalitarne, w sensie, że również kultura tam jest taka, jest to państwo, które zawsze będzie żyło z ekspansji przede wszystkim. Przychodzi rok 2014 i zaczyna się ta dziwna wojna, prawda? I ta wojna się zaczyna od tego, że mamy zupełny rozkład właśnie wojsk ukraińskich i dopiero po jakimś czasie, posiłkując się często ochotnikami, posiłkując się siłami policyjnymi, Ukraina udaje się doprowadzić do tego, że to wojsko zaczyna rzeczywiście skutecznie działać, stawiają tamę dalszej ekspansji tej rosyjskiej inwazji, ale społeczeństwo wciąż jeszcze, coraz mniej, ale wciąż jeszcze jest stosunkowo biedne wobec tego. No, jeszcze w 2020-2019 roku Ukraińcy jeździli na wakacje dokąd? Na Krym, na okupowany Krym. No trudno to sobie wyobrazić w innych okolicznościach, prawda, że mamy granicę właśnie demarkacyjną, stoi wojsko, po jednej stronie jest wolna Ukraina, po drugiej stronie jest z perspektywy Ukraińców zniewolona część Ukrainy, i tam właśnie Ukraińcy jadą na wakacje, prawda? To wydaje się absurdalne, ale tak było. No i też ten sprzęt wojskowy, tak jak wspominałem, też był eksportowany. Ukraińskie firmy jak najbardziej współpracowały w różnych przemysłach, współpracowały z Rosją. Ja tutaj mogę powiedzieć właśnie, że z perspektywy tej branży, którą ja najlepiej znam, czyli właśnie branżę gier komputerowych, to dokładnie tak to wyglądało. Czyli firmy ukraińskie produkowały gry przede wszystkim za pieniądze rosyjskich wydawców i produkowały je z myślą o wielkim, ogromnym rynku rosyjskojęzycznym, do którego zresztą się zaliczała Ukraina przecież, prawda? Więc to po prostu z ich perspektywy się bardziej opłacało. Ale właśnie wtedy zaczyna się już ta teraźniejszość również pod tym względem, że zdarzyło się rządowi polskiemu zrobić coś, co być może było trochę nieprzemyślane z ich strony, ale się okazało błogosławione w skutkach później. Mianowicie zdecydowali, przynajmniej wydaje mi się, że to okaże błogosławione w skutkach, bo może za wcześnie, żeby to oceniać. Mianowicie podjęto decyzję o tym, żeby w tej sytuacji właśnie wojennej, żeby otworzyć drzwi na imigrację zarobkową z Ukrainy. I my wiemy oczywiście, że ukraińscy imigranci bynajmniej nie przynieśli nam samych korzyści. Wiemy, że się to wiąże z wieloma szkodliwymi zjawiskami w Polsce, o których jak najbardziej powinniśmy mówić, ale myślę, że dobrze będzie, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy właśnie też tego, co nam to może wnieść w przyszłości, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. I co nam to może wnieść? No to wnosi przede wszystkim to, że jest ogromna rzesza Ukraińców, którym niezależnie od wszystkiego innego, co się dzieje, Polska się kojarzy z kilkoma latami dobrego życia, z okazją dorobienia się, tak jak Polacy wcześniej jeździli na zachód, żeby się dorabiać, tak jak tutaj Ukraińcy przyjeżdżali teraz do nas, czyli też na zachód, żeby się dorabiać. I to była też okazja, żeby zobaczyć inne struktury państwowe. My możemy bardzo dużo narzekać na bierność naszych elit, na głupotę, na ich błędy, na złodziejstwo, na wszystko inne, co widzimy na różnych poziomach władzy, ale trzeba przyznać, że jednak pewne rzeczy się zmieniły. Mianowicie, kiedy ja dzisiaj wchodzę do urzędu, do wolnego gminnego, czy powiatowego, czy jakiegokolwiek innego, to nie widzę zaciętej, złowrogiej miny, jaką jeszcze widziałem 20 lat temu. Tylko spotykam uprzejmych ludzi, którzy się pytają z uśmiechem, jak mogą mi dzisiaj pomóc. Czasami oczywiście w różnych urzędach te relacje bywają mniej przyjemne. Z urzędem podatkowym nigdy nie miałem dobrych relacji, ale jeśli chodzi o te gminne struktury, to jednak jest przeważnie dobre. I na tym niskim poziomie właśnie nasze samorządy całkiem wydajnie, całkiem sprawnie działają. To znaczy, jak sobie spojrzymy na polskie ulice i tak dalej, to widzimy, że jednak troszeczkę się zmieniło od czasów PRL-u, prawda?
I w tym momencie dla Ukraińców to też jest, jak gdyby to otwiera oczy, bo o ile oni już wcześniej patrzyli na Polskę po części właśnie przez pryzmat tego, co było utracone z przeszłości, bo Ukraińcy bynajmniej nie myśleli tylko o nas, tak jak niektórzy chcą nam mówić, że oni patrzą na nas jako na obcych najeźdźców czy coś takiego. Oni też patrzyli na czasy Rzeczpospolitej, nawet II Rzeczpospolitej często przez pryzmat tego, że to były lepsze czasy. A teraz patrzą, że właśnie, że o rety, ale to wszystko może zupełnie inaczej działać. To nie musi być tak, że ja idę do urzędu i nie mogę nic załatwić bez podsunięcia pieniędzy, prawda? Że to państwo może po prostu inaczej działać i myślę, że to w dłuższej mierze to będzie bardzo błogosławione. I dochodzimy teraz już do teraźniejszości, do roku 2022 i tych wszystkich drastycznych zmian, które wtedy naszły. No właśnie. Mówiliśmy o tym eksporcie sprzętu wojskowego z Ukrainy do Rosji. No dzisiaj już Ukraina bynajmniej nie będzie eksportować sprzętu wojskowego do Rosji. I o ile nic się nie zmieni, to raczej tak będzie już na długi, długi czas. Nie powiem, że na zawsze może, ale na długi czas. Zupełny odwrót w innych dziedzinach. No, firmy, znam takie firmy właśnie z Ukrainy, gdzie dosłownie pracownicy tej firmy ginęli na froncie, prawda? To ta firma już później nigdy więcej nic nie zrobi z rosyjskim wydawcą. Różne rzeczy się inne mogą zmienić, ale jeśli oni będą mieli tylko wybór, to już zawsze będą zorientowani na zachód. No i szok i ciągłe dalsze szoki dla ukraińskiej państwowości. Znaczy to jest moment, kiedy oni naprawdę, no my dzisiaj wciąż jeszcze słyszymy o różnych sprawach korupcyjnych, to zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc, to tam słyszymy dużo o korupcji na Ukrainie, ale oni też nagle znaleźli się w sytuacji, gdzie albo coś to zrobią, albo zaczną to naprawiać, albo zginą. I oni wybrali, żeby nie ginąć. Więc Ukraina dzisiaj, już teraz to państwo jest inne niż było jeszcze kilka lat temu i to też raczej się nie będzie cofać, no chyba że ta wojna się zakończy zwycięstwem Rosji. No, przy czym oczywiście wciąż są tam ci sami ludzie. Ci sami ludzie są u władzy, no wciąż, co tu dużo mówić, mamy prezydenta, którego wskazał oligarcha, prawda? Prezydenta, który był aktorem. I możemy mówić, że prezydent Zełenski się całkiem dobrze sprawdził na tym stanowisku i być może rzeczywiście wyrósł ponad tą rolę. Tak jak nieraz monarchowie elekcyjni w Polsce, nawet Stanisław August Poniatowski, on też próbował wyrosnąć ponad rolę właśnie pomagiera Katarzyny. Niestety mu się to nie udało i skończyło się to dla nas tragicznie, ale nawet taka osoba próbowała, więc Zełenski też tutaj próbuje. Natomiast oczywiście jest to cały czas niedokończona praca. Tam jeszcze wciąż musi się dużo zmienić, jeżeli ta Ukraina ma rzeczywiście stać się państwem bliższym naszej cywilizacji. No, o przebiegu wojny tutaj chyba nie muszę za dużo mówić, bo cały czas to obserwujemy, ale spróbujmy to tak syntetycznie podsumować. No bo mamy tendencję w Polsce, jak się przyglądamy temu tak bardzo blisko, to mamy tendencję do postrzegania tego w taki sposób bardzo sinusoidalny, taki falujący, bo patrzymy zazwyczaj na to, co się w tej chwili dzieje. Czyli najpierw, kiedy zaczyna się wojna, o rety to straszne, za chwilę Ukrainy nie będzie. Kiedy po tygodniu, po dwóch tygodniach się okazuje, że Ukraina wciąż jest, to ta euforia cała. Że no popatrzcie, jacy słabi są Rosjanie, że właściwie nic, tylko wsiąść w nasze czołgi, których właściwie nie mamy i jechać na Moskwę, prawda? Bo to teraz cała Rosja upadnie. Taki wielki entuzjazm. Później oczywiście znowu szok, że ale jak to przecież Rosja miała przegrywać, a teraz się okazuje, że jednak Rosja znowu wygrywa i tak dalej to idzie. No i tak ta sinusoida też znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych aspektach tych relacji polsko-ukraińskich, no bo z jednej strony mieliśmy ten wielki czyn społeczny, ta pomoc doraźna wszystkim uchodźcom na początku wojny, a chwilę później oczywiście mieliśmy niepokój, który jeśli chodzi o tych uchodźców, wynikający z tego, że zauważyliśmy nagle, że
że w momencie, kiedy państwo im tak mocno pomaga, że oni stają się obywatelami wyższej kategorii, właśnie nie obywatelami, ale wyższej kategorii od polskich obywateli, to coś tu jest nie do końca w porządku, prawda? I też podobnie sprawa importu żywności, która tutaj na początku, gdyby się opytać Polaków, czy popierają to, żeby ukraińskie zboże mogło wyjeżdżać koleją do Polski i potem jechać dalej, no to oczywiście Polacy to wszystko popierali, a później się okazało, że to jednak nie do końca tak jest, jak powinno być, prawda? No i ta pomoc wojskowa, która jest przez nas słusznie postrzegana jako niezrównoważona, no i często jest zbyt mętnie opisywana, prawda? Czyli my nie wiemy tak naprawdę, jak wygląda w tej chwili stan Wojska Polskiego, bo nie wiemy, co Wojsko Polskie wydało na wschód. I bardzo niewielu by się znalazło Polaków, którzy by kategorycznie mówili, że nie, Polska absolutnie nie powinna udzielać pomocy wojskowej Ukrainie w tym momencie. Wydaje mi się, że większość Polaków całkiem rozsądnie wychodziło z założenia, że nawet ci, którzy nie lubili Ukraińców, wychodzili z założenia, że lepiej jest jednak, żeby to oni walczyli z Rosjanami, niż żebyśmy to my znowu musieli walczyć. No ale potem właśnie pojawiają się pytania, no to ile czołgów nasz rząd wydał? Ile samolotów nasz rząd wydał? I pojawia się ten niepokojący brak odpowiedzi. Ta wręcz odmowa odpowiedzi ze strony naszego rządu, który ewidentnie nie chce nam mówić o tym, jak wygląda w tej chwili stan Wojska Polskiego. No i oczywiście, jeśli chodzi o takie już relacje państwowe, no to też widzimy tutaj znowu bardzo takie dziwne rzeczy się dzieją, no bo właściwie moglibyśmy powiedzieć, że mamy takie starcie dwóch niekompetencji. Z jednej strony niekompetencje polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a z drugiej strony niekompetencje jego ukraińskiego odpowiednika. Tylko, że paradoksalnie ta niekompetencja ukraińska na krótką metę jest często dla nich korzystna. Bo na czym polega niekompetencja ukraińska? Na tym, że ich dyplomaci działają tak mniej więcej, jak działali dyplomaci sowieccy. Czyli bezczelnie domagać się, jak ktoś się ugina, to się jeszcze bardziej domagać, nigdy nie ustępować, prawda? I to na krótką metę, Ukrainie wiele korzyści przyniosło, bo jednak nie jeden raz po tych połajankach prezydenta Zełenskiego nagle na Zachodzie jakieś tam inne państwo zdecydowało się wydawać nowe sprzęty Ukrainie, więc to w pewnym sensie było dla nich korzystne, tylko że oni wydają się nie zdawać sobie sprawy z tego, że to, co działało dla Wielkiego Związku Sowieckiego, wielkiego w sensie geograficznym, nie w sensie godnego podziwu wydaje, to nie może działać dla maleńkiej Ukrainy. Że to co innego jest, jak ktoś ma za sobą 10 tysięcy czołgów i jest bezczelny, a co innego jest, jak ktoś jest na skraju bankructwa i upadku wojskowego i jest bezczelny. Prawda? I to mocno zatruło nasze relacje, ale z drugiej strony właśnie ta polska niekompetencja polskich dyplomatów, którzy, lub też czynników rządowych, bo tutaj trudno oceniać z zewnątrz, patrząc, kto właściwie za tą bieżność odpowiada. Prawda? Ale sprowadzało się do tego, że od początku tej wojny chyba ani razu nie potrafiliśmy stanowczo określić wobec Ukrainy naszych oczekiwań. I wiele razy to prowadziło do sytuacji, które zatruwały te relacje w sposób ekstremalnie szkodliwy, tylko dlatego, że Polacy nie potrafili odpowiednio powiedzieć. Sprawa rakiety podprzewodowej śmierci dwóch Polaków. W momencie, kiedy to się wydarzyło, przyznam, że szczerze byłem autentycznie przekonany, że to będzie kwestia kilku dni, żeby Ukraińcom wytłumaczyć, że ludzie w Polsce zginęli przez waszą obronę przeciwlotniczą. Za to trzeba przeprosić po prostu. I to się nijak się wam nie opłaca za to nie przepraszać. Same straty macie, jeśli będziecie próbowali to zaprzeczać, a jak przeprosicie, to będziecie na tym ogromnie wręcz zyskiwać. Tak logicznie było. Ale najwyraźniej nikt nie zdołał Ukraińcom tego wytłumaczyć. I możemy mówić, że może Ukraińcy byli tak bezczelni, że nie chcieli przyjąć tych argumentów, ale Polska miała różne inne możliwości, żeby ich do tego namówić. No, skoro tyle sprzętu wojskowego na Ukrainę przybywa z Polski, no to wystarczy, że będzie na jeden dzień awaria szlabanów na przejściach granicznych, prawda?
prawda? Taka tylko awaria. No to my absolutnie nie blokujemy tego, ale jest to awaria, prawda? I to już by wystarczyło, żeby Ukraińcy zrozumieli pewne rzeczy. Podobnie jak sprawa ukraińskiego ambasadora w Niemczech, który wyjątkowo paskudnie mówił o Polsce. Wystarczyło tylko tego jednego człowieka uczynić personelem NATO. Niech sobie wraca na Ukrainę przez Czechy, przez Rumunię, drogą ukraińską, prawda? I to już byłby też mocny sygnał. Tym bardziej, że w tej chwili ukraińscy dyplomaci, jakikolwiek lecą z Rzeszowa i ten jeden dyplomata byłby inny, prawda? Także wiele takich rzeczy było. I oczywiście w tym wszystkim była też taka w pełni zrozumiała, całkiem logiczna tendencja naszych mediów do nagłaśnienia każdej takiej afery. Mówię w pełni zrozumiała, no bo jeżeli komuś pomagamy, a ten ktoś się wydaje nam owdzięczać w nieładny sposób, to dlaczego mamy o tym nie mówić co burzenie, prawda? Więc to było w pełni zrozumiałe. Natomiast często też brakowało, ponieważ większość Polaków jednak nie miała głębszego spojrzenia na sprawy ukraińskie, to brakowało właśnie próby zrozumienia, co właściwie za tym stoi, o co tutaj chodzi, dlaczego Ukraińcy się zachowują w taki sposób, a nie inny i co możemy z tym zrobić tak realnie. I to wszystko sprawia, że był taki moment, kiedy Ukraińcy właściwie jako naród, no, można powiedzieć, że nas niemalże jednogłośnie beatyfikowali, prawda? Że Polacy byli najpopularniejszym narodem Europy na Ukrainie, a dzisiaj mamy znowu sondaże, które mówią, że zaledwie połowa Ukraińców nas w ogóle postrzega jako przyjaciół. No, możemy się zastanawiać, czy to słuszne, czy niesłuszne, czy mają powody, żeby się czuć urażeni, czy i tak dalej, no ale to po prostu stwierdzamy fakty, że tak jest. Niemniej, ani wtedy, ani teraz nie jest ani tak źle, jak się może wydawać, ani też nigdy nie było tak dobrze, jak się mogło wydawać. No bo ta euforia, że Polacy nam pomagają, to ta euforia zawsze musiała minąć, prawda? No bo zawsze euforia mija jako stan krótkotrwałego uniesienia. Natomiast to, że dzisiaj Ukraińcy są oburzeni tym, że Polska blokuje to zboże, które no nie powinno tutaj w takiej formie w tej chwili napływać, to oni też nad tym przejdą do porządku dziennego i no to jeszcze będzie zależało od tego, jak ta wojna się zakończy, ale generalnie rzecz biorąc będziemy tak czy inaczej mieli okazję, żeby ułożyć sobie relacje później i zdecydowanie bardziej zapamiętają Ukraińcy to, że Polska im pomagała, niż to, że były jakieś tam rozdzielki. I też ten efekt pobytu tych wielkich milionów Ukraińców, którzy przewinęli się przez Polskę, no bo nie do końca wiemy, ile dzisiaj jest Ukraińców w Polsce, czy to jest milion, czy 2 miliony. Wiemy natomiast, że przewinęło się przez Polskę kilka milionów co najmniej. I właśnie to, co mówiłem wcześniej, to ich spojrzenie, że za granicą z Polską jest inne życie zupełnie i że nawet państwo może być lepiej zorganizowane. No bo mówię, no my jesteśmy bardzo przeciwstawieni do naszego państwa i słusznie, ale Ukraińcy patrzą na to z innej perspektywy zdecydowanie. Więc generalnie jest na czym budować, tylko jest pytanie, czy ktokolwiek będzie budować te relacje i czy jest co właściwie budować. Tutaj można przywołać takie nieporozumienie, które się pojawiło wokół tej idei rzuconej przez tak publicystę Marka Budzisza takiej propozycji, że w ogóle zacznijmy mówić o Federacji Polsko-Ukraińskiej. Ta propozycja padła jeszcze chyba w 2022 roku, jeśli dobrze pamiętam. I no, można było delikatnie powiedzieć, że to nie jest ten moment, prawda? Bardzo delikatnie to ujmując. Ale oczywiście to też było nieporozumienie o tyle, że on tam nie pisał o tym, że to trzeba w tej chwili już podpisywać umowy federujące nasze państwo, tylko żeby spojrzeć na przyszłość i zacząć myśleć o tym, czy niedobrze by było tak układać relacje Polski, żeby gdzieś tam w przyszłości taka federacja mogła zaistnieć. Jest tylko jeden problem z mówieniem o federacji w tej chwili, czy mówieniem w ogóle o lepszych relacjach z Ukrainą. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, taką sytuację. Idzie sobie ulicą młody mężczyzna i widzi po drugiej stronie ulicy piękną kobietę. No i w tym momencie tą kobietę po drugiej stronie ulicy ktoś napada. Prawda? I tam widać, że jest broń w ręku, że być może ta kobieta za chwilę zostanie zamordowana. I ten młody mężczyzna
widząc, że sam jest, sam nie czując się do końca na siłach, żeby cokolwiek zrobić, no może próbuje na pomoc rzucić jakiś kamień albo coś takiego i tylko powtarza, że ale jeśli ona z tego wyjdzie, ona jest taka piękna, to ja ją poślubię. Prawda? No zupełnie, ta kobieta nie byłaby pod wrażeniem takiego amanta, prawda? Że tak ją podziwia, że nie jest gotów się rzucić jej na ratunek. Nawet jeżeli ten amant no, słusznie patrzy, że nie ma żadnych szans, to tamten jest większy, tamten jest uzbrojony, a nasz bohater nie jest ani uzbrojony, ani szczególnie rosły, prawda? No, to tak jest, jeśli mówimy o budowaniu bliższych relacji z Ukrainą, czy nawet o budowaniu federacji. No. Jeżeli Polska nie jest w stanie powiedzieć Ukrainie, słuchajcie, razem będziemy sobie w razie czego w przyszłości obronić się, gdyby Rosja znowu coś próbowała, no to jakiekolwiek federacja byłaby tutaj nieporozumieniem, prawda? Bo związek dwóch słabych państw, które nie są w stanie nawet razem się obronić, musi być nieporozumieniem. Widzieliśmy takie nieporozumienie w naszej historii na południowej granicy, czyli no, Federacja Czechosłowacka przed II wojną światową i widzieliśmy, jak ta federacja się zakończyła. To też zawsze, jak pojawia się takie pytanie, co tutaj zrobić właściwie, żeby te relacje polsko-ukraińskie w przyszłości były lepsze, to ja jak mantra powracam do tej kwestii, że no, tak naprawdę to jest kwestia nasza własna. Że jeśli chcemy, żeby relacje z Ukrainą były lepsze, jeśli nie chcemy się ani obawiać Ukraińców, ani martwić, że z tamtej strony na Rosjanie, to jedyne tak naprawdę rozwiązanie nie jest tam na Ukrainie, tylko jest tutaj. Prawda? Czyli to Polska i Polacy muszą nad sobą pracować tak, żeby Polska miała jakiekolwiek narzędzia wpływu na wschodzie. Ja w swojej publicystyce, nie pamiętam czy akurat w tym artykule tutaj, ale w niektórych paru innych artykułach bardzo ostrożnie wyrażałem taką tezę, za którą można mocno obelwać w internecie przynajmniej, że ta wojna może się nie zakończyć, dopóki na Ukrainie nie będzie polskich żołnierzy. Ja nie mówię tego na zasadzie, że powinniśmy iść na wojnę. Bo absolutnie ja nie widzę, gdyby Polska teraz postanowiła do tej wojny dołączyć, byłaby to katastrofa. Ja mówię o tym, że miejmy tą świadomość, że Ukraina być może nie będzie w stanie tej wojny po naszej myśli zakończyć bez wsparcia zewnętrznego, ale takiego wsparcia właśnie z wojskiem, a nie tylko wysłania sprzętu. I miejmy tą świadomość, że my absolutnie nie jesteśmy takiego wsparcia w stanie udzielić. Że tak naprawdę, jak się zastanawiamy nad tym, czy wojsko polskie w sytuacji, gdyby się znalazło no, w takiej analogicznej sytuacji jak Ukraina, czyli że gdyby tutaj maszerowali Rosjanie, to czy my bylibyśmy w stanie się bronić tak długo, jak Ukraińcy się bronili? Jeżeli taki jest stan naszego wojska, no to jest bardzo źle. I jeżeli chcemy mówić w ogóle o relacjach polsko-ukraińskich, no to tych relacji nie będzie, jeżeli Polska się nie wzmocni, no bo nieraz się oburzamy na to, że Ukraińcy wolą rozmawiać teraz z Niemcami niż z Polakami, prawda? Że wolą się dogadywać z niemieckim premierem, który na początku tylko kamizelki i kaski wysyłał, podczas kiedy Polacy wysyłali im sprzęt wojenny i teraz zostali z niczym, bo Ukraińcy nie chcą z nimi rozmawiać. A o czym mają z nami rozmawiać? Prawda? Co Polska może im zaoferować? Oburzamy się tym, że Amerykanie po raz kolejny wydają się stawiać znowu na to, że jeśli chodzi o właśnie tą wschodnią flankę NATO, to Niemcy mają być tym głównym rozgrywającym, że Amerykanie wydają się to akceptować. A dlaczego Amerykanie mieliby na to patrzeć inaczej? Skoro stan polskiego wojska jest taki, jaki jest, skoro stan polskiego przemysłu wojskowego jest taki, jaki jest, skoro nasze władze, jedne, drugie, są takie, jakie są, prawda? Także z tej perspektywy na to by patrzeć trzeba, uważam, i zaznaczam mocno, że ja naprawdę nie chcę podżegać do wojny. Ja nie chcę mówić, że powinniśmy teraz iść na Ukrainę. Mówię o tym, że z polskiej perspektywy byłoby bardzo mądrze znaleźć się w takiej sytuacji, gdzie możemy w ogóle to rozważać. Gdzie możemy na poważnie mówić, że
moglibyśmy wysłać nasze wojska na Ukrainę i one mogłyby zmienić tam sytuację, ale zastanówmy się nad tym, jakie będą tego koszty. W tej chwili nawet takiego pytania nie możemy zadać, bo nie mamy wojsk, które byśmy mogli wysłać. Chyba, że jako takie jakieś tam kontyngenty pomocnicze gdzieś tam na zachodniej granicy po prostu. Czyli zupełnie pozostawiamy. I dochodzimy wreszcie do perspektyw na przyszłość. Tutaj jest najmniej do powiedzenia, no bo to jest największe niewiadomo, bo nie wiemy bynajmniej, jak ta wojna się zakończy. Wiele jest różnych scenariuszy, które tutaj mogą być, od upadłości państwa ukraińskiego po wręcz ponowne wchłonięcie Ukrainy przez Rosję. I oczywiście z drugiej strony, no mimo wszystko jeszcze da się wyobrazić jakieś zwycięstwo Ukrainy, chociaż coraz trudniej nam przychodzi to wyobrazić, bo sytuacja jest obiektywnie coraz trudniejsza dla nich. Przy czym pamiętajmy oczywiście, że jeśli nam się wydaje, że po tej wojnie to Ukraina już zawsze będzie antyrosyjska, to też dobra analogia historyczna do przywołania to by była wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. Wojska północy nie bawiły się, jeśli chodzi o tłumienie tego secesji. Jest takie wydarzenie, które w podręcznikach się zapisało jako wielki marsz do morza generała Shermana, ale to dużo lepiej by było opisać to jako wielki rajd, czy no, w każdym razie bardzo wiele rzeczy po drodze spalono i bardzo wiele rzeczy po drodze zrabowano. I południe to długo pamiętało, ale jednak widzimy, że 150 lat później południe jak najbardziej jest częścią Stanów Zjednoczonych i bynajmniej nie ma tam tendencji secesyjnych jakichś szczególnie mocy. Więc jeśli nam się wydaje, że Ukraina już nigdy nie mogłaby być częścią Rosji, to pamiętajmy o tym, że Ukraina na tyle długo była w bliskich relacjach z Rosją, że gdyby została do tego fizycznie siłą zmuszona, to mogłoby dojść do kontynuacji tego procesu właśnie rusyfikacji Ukrainy, do tego, żeby ostatecznie za jakieś 100 lat jednak mówić o mało Rosji zamiast Ukrainy. No, także pytania pojawiają się oczywiście co do kultury, czyli jeśli Ukraina przetrwa, to jaka to będzie Ukraina? Jeśli Polska przetrwa, to jaka to będzie Polska? Prawda? To są tematy, które no może podyskutujemy, jeśli Państwo będą mieli pytania, ale już nie będziemy wchodzić. Natomiast właśnie dlaczego mówię, jeśli Polska miała przetrwa, to jaka będzie? No dlatego, że wciąż nad nami wisi gdzieś ten temat taki, który powinien się pojawiać właściwie na każdym takim spotkaniu, czyli kwestia demografii, prawda? Czyli kwestia tego, że jako naród po prostu wymieramy fizycznie. Co też zresztą w pewnym sensie, no, z całym szacunkiem odnosząc się tutaj do wieku państwa, troszeczkę widać to tutaj na sali. Osób w wieku lat 20 tutaj jakoś nie widzę w tym momencie, prawda? I jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o te relacje właśnie przyszłe polsko-ukraińskie, pamiętajmy też, że no, dobrze będzie dla Polski, jeżeli na wschodzie nie będziemy graniczyli z Rosją bezpośrednio, tylko jeżeli tam jednak będzie to Ukraina, nawet jeżeli ktoś może jej nie lubić z takich czy innych względów, to jednak jest lepiej mieć tam jako sąsiada Ukrainy niż Rosję. Ale pamiętajmy też o tym, że jeżeli my uważamy, a powinniśmy tak uważać, powinniśmy właśnie wracać do myśli geopolitycznej pierwszej Rzeczpospolitej i uczyć się nowo patrzeć na świat i przypominać sobie właśnie, że Polska właściwie, tak jak to później powiedział Piłsudski, albo będzie silna, albo nie będzie jej wcale. To do dzisiaj jest prawdą. I jednym z elementów tej siły zawsze było to, że Ukraina była z nami powiązana. Bynajmniej nie była przez nas podbita, tylko była z nami związana pokojowo. No ale właśnie, Polska potrzebuje Ukrainy, a przynajmniej mocnych relacji z Ukrainą, żeby być silna. Ukraina w pewnym momencie też może dojść do podobnego wniosku, że Ukraina też będzie wtedy silna, kiedy będzie związana z Polską. Natomiast jeżeli Polska będzie słaba, a jeżeli Ukraina zdoła przetrwać tę wojnę i ją umiarkowanie przynajmniej zwyciężyć, to będzie znaczyło, że Ukraina musi przynajmniej być silna w tym momencie, w miarę silna,
to Ukraina może inaczej troszeczkę postrzegać perspektywy relacji z Polską i może uznać, że owszem, Ukraina potrzebuje Polski, żeby być silna, ale może, może w tych relacjach to Ukraina powinna wieść pył. Więc historia nie musi się wcale powtarzać tak, jak my byśmy chcieli. Historia może się w ogóle zupełnie odwrócić szyderczo. Nic nie jest pewne. Sytuacja wciąż pozostaje płynna. Pewne jest tylko to, że jeżeli nie spojrzymy szczerze na te błędy tych ostatnich 30 lat, te wielkie, ogromne zaniedbania, to, że wciąż ledwo co potrafimy myśleć o pozycji Polski na świecie właśnie na takim poziomie głębi, jak właśnie myśleli nasi przodkowie w czasach I Rzeczpospolitej, czy nawet jeszcze w jakimś stopniu w czasach II Rzeczpospolitej. Jeśli nasza polityka będzie dalej tak wyglądać, a nasza polityka jest emanacją naszego narodu, to nie jest tak, że te rządy to są zupełnie oderwani ludzie, to są ludzie z naszego narodu, prawda? Jednak. To, choć czasami chciałoby się pomyśleć, że jest inaczej, prawda? Ale jednak niestety to też są Polacy i właśnie jeżeli oni tak się zachowują, to po części dlatego, że tak samo jak inni Polacy zostali skutecznie oduczeni od myślenia geopolitycznego, od myślenia o tym, jakie relacje powinniśmy budować z naszymi sąsiadami i dlaczego. Dlaczego to jest dla nas ważne? Co z tego może wynikać? Jakie mogą być konsekwencje, jeżeli sprawy się potoczą inaczej? To wszystko są rzeczy, których musimy się na nowo nauczyć, o których musimy się na nowo nauczyć myśleć, żeby to przebudzenie, które również w Polsce nastąpiło po lutym 2022 roku, kiedy nagle sobie uświadomiliśmy wszyscy jako naród, że ale historia się nie skończyła wcale, to żeby to przebudzenie nie było tylko tymczasowe, ale żeby trwało, żebyśmy na nowo stali się Polakami. Ale takimi już porządnymi, takimi na miarę pierwszej Rzeczpospolitej. Od tego zależy tak naprawdę wszystko. Chyba tutaj bym zakończył.